Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o nie. Dzisiejsza dobra nowina zderza ze sobą ludzkie wyobrażenia uczniów Jezusa z wolą Boga. Wspaniałe nauczanie z mocą, którego tak chętnie słuchali, liczne cuda, w których doświadczali, że Bogu naprawdę na nich zależy. I nagle słowa, których nie rozumieją albo rozumieć nie chcą. Słowa trudne, bo mówiące o zbliżającej się zdradzie, męce i śmierci Jezusa. Może ta dzisiejsza Ewangelia jest po to, abyśmy pomyśleli o końcu naszego życia, bo przecież tak rzadko o nim myślimy, zbyt rzadko. Temat cierpienia i umierania jest częstym tematem tabu, którego wolimy unikać, nie zajmujemy się nim, tak jakby on w ogóle nas nie dotyczył. A jednak śmierć jest częścią życia i to chyba najważniejszym jej momentem. Warto, abyśmy chociaż od czasu do czasu pochylili się nad tym tematem. Chociaż raz na jakiś czas pomyśleli o dniu własnej śmierci. Czy jestem gotowy, aby już dziś przejść z tego życia do życia wiecznego? Czego jeszcze nie załatwiłem? Co muszę uporządkować? Potrzeba nam, chrześcijanom XXI wieku, nie tracić z oczu perspektywy życia wiecznego, pośród spraw doczesnych rozmyślać i tęsknić za sprawami wiecznymi. Życie jest zbyt krótkie, aby je marnować na nieistotne sprawy. Żyjmy zatem, aby życie dopełnić. Przeżyjmy ten dzisiejszy dzień tak, jakby był ostatnim.